negatywnie opiniujemy projekt zmian ustawy Prawo oświatowe. Naszym zdaniem minister edukacji i nauki przygotował zmianę ustawy Prawo oświatowe, który jest niezgodny z konstytucją, albowiem samorządy gminne, miasta, powiaty, województwa realizują swoje zadania oświatowe na rachunek własny i na własną odpowiedzialność. To, co jest w tej chwili szykowane, jest absolutnym skandalem. Będzie krokiem wstecz. Dawanie kredytu zaufania ministrowi Czarnkowi, to już minęło. Nie możemy na to absolutnie się zgodzić. Moja organizacja zaopiniowała wszystkie zmiany negatywnie. Nadal podtrzymujemy swoje stanowisko z lata poprzedniego roku. Protestujemy przeciwko partyjnej szkole, a to, że ona będzie partyjna, widać chociażby po HiCie, który rozporządzeniem wejdzie w życie od przyszłego roku szkolnego. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w tak szerokim gronie samorządowców Pomorza, dlatego aby przeciwstawić się działaniom, które są procedowane, które mają upartyjnić polskie szkoły. Szkoła jest przede wszystkim miejscem, w którym dzieci i młodzież powinni odkrywać swoje pasje, marzenia, powinni się kształcić, rozwijać, powinni zadawać różnego rodzaju pytania i szukać na nie odpowiedzi. Dziś procedowane na poziomie krajowym zmiany mają doprowadzić do tego, że odebrana będzie kompetencja w zakresie zarządzania szkołą samorządom, odebrane będą możliwości dyrektorom, nauczycielom, organizacjom pozarządowym, rodzicom, ale też samej młodzieży kreowania programu i uczenia. Będzie to przede wszystkim koordynowane, nadzorowane przez kuratora, który w pierwszej kolejności ma, jak wiemy, wykonywać linię narzucaną przez Ministerstwo Edukacji. Stąd sprzeciwiamy się z tym silnym poczuciem, że to właśnie młodzież, rodzice, dyrektorzy, to jest to środowisko, które powinno kreować szkołę i nie powinno bać się jakichkolwiek konsekwencji, w tym także konsekwencji karnych, które mogą im grozić.